Marcelina, co ty miałaś robić? Sprawdzam, czy dobrze pojedzie. Czekaj. Bo nie jestem pewna, że będzie też. To będzie musiał sobie skręcić w prawo. Jak wam idzie? W lewo. Środa. W lewo. Skręć w lewo, no. Zobaczysz, jak tam. Zielony. Całkiem ok. Zielony. Poczekaj. Ja czy to jest dobrze, muszę sprawdzić. Nie stajdzie. Tu też jest wszystko. Chyba się boję, że on się pojedzie. Dobrze pojechał. Dobra. Czy było do... Dobra, nie zostaw to. Widzisz, co zrobiłem. Zobaczymy. Ktoś już ma gotowo. A jedzie? No, to już No, ej, jeż bo no, chyba narysowałyście tak jak my. Ale to powinno być odwrotnie, wiesz? Najpierw niebieski. Popatrz, tu jest kierunek. Że my też tak. Najedź prosto, jest najpierw niebieski, czarny, czerwony. My też tak zrobiłeś. Dobra, pójdź go odtąd. Ona chciała skierować. Skalibruj to. A na razie dziękuję.
kartka. Wyłączają. Tym, którym nie działa, niech sobie szybko skalibrują. Jak zauważyliście, programowanie o robotach wcale nie jest takie najprostsze. Uwaga, pan trochę ciszy z nami i będzie kolejne zadanie. Programowanie o robotach nie jest takie najprostsze. Chciałam wydawać naprawdę bardzo dokładne komendy. Trzeba patrzeć, jak układa się program, żeby on dobrze czytał, żeby nie było na odwrót. I sami widzicie, że on czasami robi to, co jemu się chce i to, co my mu powiedzieliśmy. Tutaj też panie jest prosto. I teraz tak, przed wami jeszcze jedno takie zadanie. Daje radę. Nie, nie chciałam to skalibrować. O, jest. Teraz tylko skręcić. Oto. Moment zamiast się cieszyć. Nie, skalibrujcie, bo na świruje. Chemika. Dobra. Nie przeżyjemy. Nie. Naprawiliśmy to. Działasz. Chcesz tak jeździć, gdzie chcesz, ale w końcu nie. Mini, pomachaj do kamery. A to robi miasteczko dla botu. Uwaga, kto jeszcze kończy? A jeszcze sprawdzałeś? Super. Chłopaki, macie skończone?